I rozpoczynając nasze spotkanie, skoro Henryk nalega, żebym się przedstawiła wpierw, to bardzo mi miło, dobry wieczór wszystkim kobietom. Henryku, witaj. Witam, witam, ja też się włączam. Ja nazywam się Julia Wal i będę współprowadzić te spotkania wraz z moim miłym kolegą Henrykiem. Jestem psychologiem, trenerem uważności, współczucia. Także jestem kierownikiem między innymi studiów podyplomowych Zaskoczenie, zaskoczenie z uważności i współczucia na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu i również we Wrocławiu. Jestem także badaczem tychże podejść. No i oczywiście sama tym samym praktykuję. Ale o tej praktyce to też o naszym osobistym doświadczeniu, w tym doświadczeniu Henryka i moim też jeszcze sobie opowiemy. Więc może tyle tytułem wstępu o mnie, żeby już nie zabierać więcej czasu. Henryku, przedstaw się soczyście, jak tylko ty potrafisz. No, witam Was wszystkich. Nazywam się Henryk Schmidt. Jak Julia używała czasu jestem, to ja będę używał czasu byłem. Byłem, studiowałem psychologię, filozofię, informatykę. Byłem informatykiem, byłem konsultantem do spraw innowacji. Od wielu lat praktykuję medytację, ponad 50. I jestem dalej nauczycielem medytacji od 35 lat. No, piszę książki, robię rysunki, więc jestem właściwie artystą w tej chwili, tak najbardziej, używając czasu obecnego. I no, tutaj przynoszę do dyspozycji moje długotrwałe, co nie znaczy, że jakieś... Czekaj, coś mi się tu stało. Dorotka chyba nacisnęła szerowanie, więc... Aha, widzę czyjś ekran. Więc pozwoliłam sobie wyłączyć to, co... Tak, Więc kontynuuj. Podzielę się z Wami takim no, dość długim doświadczeniem medytacji, ale też uczenia medytacji, ponieważ już tyle lat to robię, że mniej więcej niektóre problemy się powtarzają. To jest no, ciekawe. No i będziemy tutaj próbowali, tak jak napisałem w zajawce, prowadzić taką... No, lekki ping-pong z Julią, nam to ostatnio dobrze wychodziło. Zobaczymy. Niespodzianka, co będzie dzisiaj. Podążymy za procesem, że tak, tak. Ja się wyrażę, wybacz. Spod Paryża, mam ten widok na sekwanę z okna. Więc, pozdrawiam z Warszawy. Ciebie, Henryku, i całą resztę. I dzisiaj chcielibyśmy Was wprowadzić w to, co będziemy robić, czym będziemy się zajmować także przez pozostałe spotkania. I chcielibyśmy powiedzieć, co my myślimy, oczywiście powołując się na odpowiednie źródła, a przede wszystkim na własne doświadczenia, czym według nas jest ta cała medytacja i jak to się robi. Też możliwe w zależności od tego, jak czas nam na to pozwoli, jakie są nieporozumienia wobec tego całego zjawiska medytacji, ale też uważności, bo to jest wprowadzenie do uważności i do medytacji. No co było pierwsze, Julio? Ja bym chciał usłyszeć Twoje zdanie. Co było pierwsze? Nigdy mi nie powiedziałaś, co było pierwsze. Pierwsza to była uważność, więc może zacznijmy od uważności. Zgadzamy ale bym się. Powiedziała, wiesz, ha, widzisz, współczucie było pierwsze, ale to jeszcze może na kolejne spotkania, bo dzisiaj jednak skupmy się na uważności i medytacji. No właśnie, dlaczego uważność była pierwsza, Henryku, skoro no zgadzasz się tak, z moją opinią? Znaczy nie wiadomo jak było, bo nas tam wtedy nie było, natomiast źródła pisane i źródła Dywagując pisane, sobie. Tak, mówią o tym, że jednak... No, pierwsze zdjęcia, czy pierwsze właściwie płaskorzeźby z Doliny Mohandro przedstawiające osoby medytujące, przedstawiają właśnie osoby, które no, ćwiczą i potem pojawiły się następne źródła już pisane, to były Wedy i później Upaniszady, no to one wyraźnie mówią o ćwiczeniach, które są związane ze wzrokiem, patrzeniem, oraz z mantrowaniem.
To były pierwsze dwie metody, które uprawiano. Właściwie no, trudno nam powiedzieć, co było pierwsze historycznie, bo nie ma takich rozprawek z tego czasu. Natomiast jeżeli odwołujemy się do praktyki, do naszej praktyki medytacji, to zdajemy sobie sprawę, że pierwszą rzeczą, do której się zabieramy, jest zarządzanie uważnością. Ja to rozumiem w ten sposób właśnie, że najpierw uczymy się kierować uwagę, utrzymywać uwagę na różnych pomocach do utrzymywania tej uwagi, a później dopiero zaczynamy sobie zdawać sprawę, że nie możemy pominąć całej reszty. To znaczy, że medytacja jako technika nie ma większego sensu. Natomiast medytacja jako metoda, która uczy nas techniki na początku, a potem dzięki tej technice, dzięki uważności zdajemy sobie sprawę z różnych takich no, dość banalnych rzeczy, ale to trzeba sobie z tego zdać sprawę, że jesteśmy po pierwsze, nie żyjemy sami na świecie, że mamy emocje, że jesteśmy częścią no, dość skomplikowanej siatki układów i powoli, poprzez właśnie uważność, te wszystkie, Francuzi mówią, prise de conscience, czyli jak to by było po polsku, Julio? Świadomości. Jakby zorientowanie się najbliżej mi przychodzi. Orientujemy się powoli, że po prostu... Zdawanie sobie sprawy. Tak, zdajemy sobie sprawę, że nie możemy wyłącznie opierać się na stronie technicznej pracy nad świadomością, ale musimy włączyć całą resztę, ponieważ to nam przeszkadza. To znaczy nie możemy posuwać się dalej na drodze medytacji, jeżeli nie to w takim najprostszym rejestrze, to będzie, jeżeli nie mamy pozałatwianych spraw emocjonalnych z rodziną, bliskimi osobami, jakoś poukładanych, nie mówię, że musimy tutaj spełniać jakiś określony model, i jeżeli nie mamy pozałatwianych spraw z pracą i z tym całym obszarem, który polega na no, zdobywaniu środków na utrzymanie i tak dalej. I te dwie ścieżki pokazują jakby dalszy ciąg, bo nigdy właściwie nie mówi się o medytacji w odniesieniu wyłącznie do uważności. Zawsze tam jakoś pojawia się współczucie. Pojawia się współczucie, mądrość, przepraszam. To właśnie to pytanie, czemu w takim razie służy ta cała medytacja? Bo trochę już zacząłeś o tym mówić. Właśnie, po co to w ogóle robić? To nie jest przecież praktyka dla samej praktyki. Ciśnie mi się na usta odpowiedź, nie wiem, ale spróbuję wiedzieć. No to znaczy, nie kokietuj, odpowiedz. Czemu służy medytacja? Myślę sobie, że no nie wiem, jakoś czuję wielki opór przed odpowiadaniem na tak postawione pytanie, bo to znaczy, że medytacja jest w służbie czegoś, że ona ma taką utylitarną, jakby taki utylitarny charakter. Wolę do tego podchodzić jakoś inaczej, to znaczy powiedziawszy moje zastrzeżenie, odpowiem. Służy rozwojowi świadomości. Po co rozwijać świadomość? I co to znaczy świadomość? Dwa pytania. Tylko to mamy, to znaczy jakby metaforycznie, tak jak to przedstawiają nauki buddyjskie, to jest tak, że jesteśmy normalna osoba, czyli typowa osoba znajduje się w stanie snu. Czyli cały czas jej uwaga jest łapana przez coś, cokolwiek by to nie było, przez jej emocje, uwaga jest jej łapana przez to, co się dzieje, przez no, świat zewnętrzny albo wewnętrzny. I ta uwaga jakby się przykleja do tych wydarzeń, które się wydarzają i ona sobie odpływa. Więc świadomość no, polega właśnie na przyswojeniu sobie na nowo tej uwagi. To znaczy, że my sami jakby nie stajemy się wyłącznie ofiarą naszych wydarzeń, które przeżywamy, czy to wewnętrznych, czy zewnętrznych, ale zaczynamy się widzieć jako narzędzie. Jako narzędzie do realizacji samego siebie. I to jest właśnie, to znaczy taka, no, to właśnie przyswojenie sobie nas na nowo jest tym tematem, nad którym pracuje medytacja.
Czy to jest jasne, czy się jakoś zapędziłem metafizycznie? To też pytanie do grupy, jak pojawiają się jakieś wątpliwości, niejasności, to też śmiało piszcie, nawet możecie się odezwać. Ale kontynuując naszą tutaj rozmowę, Henryku, no to jak to się robi, tą całą medytację? Bo tutaj jakie są techniki, bo trochę sporo ich jest. A, tu widziałem jakiś kciuk, Kasiu, co ty zrobiłaś? Czyli powiedziałeś, że dobrze, czy popierasz moje... To takie specjalne reakcje tutaj są, mogę nawet jeszcze brawo wrzucić, ale nie mam serduszek ani nic innego. Aha, to świetnie. Słuchajcie, to używajcie tego, bo ja to widzę po raz pierwszy, że są takie możliwości, bo to mi pomaga, bo ja po prostu czuję się zagubiony w takiej relacji z fotografiami, bo tak to tutaj się przedstawia. Więc jeśli możecie być bardziej interaktywni, to bardzo was do tego zachęcam. Znaczy, śmiało. Egoistycznie tutaj potrzebnym czegoś takiego. Tak, Henryk bardzo lubi interakcję, ja też, i też chcielibyśmy, żeby to było interakcyjne. Tak jak wspominałam, dzisiaj trochę będzie nas więcej, jak jeszcze może kolejne osoby do nas dojdą, niż na kolejnych spotkaniach, ale też to ma być możliwość porozmawiania o swojej własnej praktyce lub może ugruntowanie tej praktyki ewentualnie. Takie mi się wyłaniają teraz pomysły. Możecie zobaczyć, czy macie podobne, czy też nie. A może jakieś inne. Więc właśnie, Henryku, jak to się robi? No trochę podałem w tym nagraniu, które było dołączone. To znaczy mówiłem o pozycji medytacji, głównie tam chyba mówiłem o pozycji fizycznej. Są dwa aspekty tego, jak to robić. I w ogóle, ponieważ medytacja się trudno definiuje, to znaczy oczywiście są różnego rodzaju definicje, ale mówiąc o medytacji zawsze mamy ten problem, bo nie możemy mówić o medytacji w ogóle. Zawsze będziemy mówili o medytacji w określonym kontekście, to znaczy kto medytuje, ty medytujesz, ja medytuję, ja to nie ty, my jesteśmy innymi osobami z inną historią i przychodzimy do medytacji z innymi oczekiwaniami, z jakby prosząc o otrzymanie czegoś, jakichś wyników. Więc teraz, jeżeli ja będę medytował po 50 latach praktyki medytacyjnej, to będzie to zupełnie co innego. Będę praktykował zupełnie inny aspekt, a ktoś, kto zaczyna medytację, będzie praktykował zupełnie inny aspekt. W dużym przybliżeniu polega to na tym, że osoba, która nigdy nie praktykowała medytacji, w większości przypadków ma trudności ze skupieniem uwagi. Po pierwsze, nie umie skupiać uwagi, to znaczy umie skierować uwagę, bo wszyscy umiemy skierować uwagę. Jak powiem, o proszę zobaczcie, tutaj jest taki kwiatek, to wszyscy kierują uwagę na kwiatek. Jest to zresztą bardzo interesujący aspekt manipulacji międzyludzkiej, bo jak na przykład poproszę was, żebyście w tej chwili pomyśleli o swoim lewym kolanie, to chcąc czy nie chcąc, uwaga wszystkich, tutaj gram wabank, kieruje się w stronę tego kolana. Okay? Czyli jesteśmy osobami, które potrafią manipulować cudzą uwagą i ta uwaga jest łapana. Więc teraz, żeby sobie na nowo przyswoić ten instrument, który posiadamy, to znaczy uwagę i za pomocą tej uwagi świadomość, no to trenujemy się w kierowaniu uwagi i w utrzymywaniu uwagi na czymś, czymkolwiek by to nie było. I w trakcie tego treningu, i on jest bardzo specyficznie w niektórych szkołach, na przykład buddyjskich, jest bardzo specyficznie, są wyróżniane różnego rodzaju stopnie zarządzania tą uwagą, są przedstawiane różne etapy. I w trakcie tego procesu uczymy się różnych rzeczy. To znaczy osoba, która na przykład zaczyna medytację, będzie się konfrontowała z tym, że ma dużo myśli. Pierwsza rzecz, która przychodzi komuś do głowy, jak zwraca uwagę właśnie, bo to, co robimy w czasie medytacji, to nie zwracamy uwagi na tym, co się dzieje na zewnątrz, ale kierujemy ją do nas samych, w naszym kierunku. I obserwujemy różne rzeczy. Obserwujemy, że mamy dużo myśli, albo że te myśli czasami spowalniają swój rytm, że jak trochę posiedzimy, to mamy ich mniej,
że się uspokajamy, zwracamy też uwagę na typy myśli, które nam przeszkadzają w skoncentrowaniu i ten typ myśli oraz okoliczności, w których to zachodzi, zwykle są połączone z naszą formą w świecie. To znaczy są połączone ze wszystkim, są połączone z naszą poziomem dojrzałości, jaki żeśmy osiągnęli, i połączone są z naszymi pasjami, z naszymi kompleksami, traumami, ze wszystkim. Czyli to jest metafora życia, to co się pojawia w medytacji, to masz na myśli? Nie ma czegoś takiego, co jest różne od życia. Znaczy medytacja jest formą laboratoryjną, w której rozwijamy świadomość, ale tak naprawdę nie ma czegoś takiego, tak jak to się przedstawia, że tutaj mamy życie, a tutaj jest medytacja, a my jesteśmy po środku i robimy taką dystrybucję. Dzisiaj to teraz medytuję, a potem pójdę do życia. Tak jak jest ten podział na świat wirtualny, w którym jesteśmy, i świat rzeczywisty. Nie ma takiego podziału. Więc tak, przypominamy, że wszystko widać, jeżeli macie włączone widło, tak zwane. Widać, że patrzycie gdzie indziej, Marto. Mm-hmm. Widać. Nie tłumacz. Patrzę cały czas na was, tylko mam inny monitor, kamera. Okej, czyli patrzysz nie tam, gdzie widzisz. No i właśnie to się dzieje w medytacji. Patrzymy nie tam, gdzie widzimy. To znaczy widzimy co innego niż to, na co patrzymy. Jeżeli na przykład mamy jakiegoś znajomego, który nosi brodę i wąsy, a mamy bardzo miłe wspomnienia z tego dzieciństwa z kimś, kto ma brodę i wąsy, to nie widzimy tego znajomego, tylko widzimy tą osobę, która nam się nakłada. Czyli widzimy coś innego niż to, na co patrzymy, bo być może ta osoba, która nosi brodę i wąsy, jest płatnym mordercą i chce nam podeżnąć gardło, a my się do niego mile uśmiechamy albo na odwrót. Więc następuje takie... Halo? Nie, przepraszam, bo kontynuuj. Za chwilkę ci przerwę. Następuje takie przesunięcie. To znaczy to co obserwujemy, to obserwujemy przesunięcie. Że nasze reakcje nie są adekwatne do sytuacji. Bardzo często. Są oczywiście osoby, no i dlatego trudno jest mówić tutaj o takiej zgeneralizowanej definicji medytacji, bo są osoby, które w jakiś tajemniczy sposób nigdy tego nie straciły, albo bardzo łatwo rozumieją, o co chodzi. Są natomiast osoby, które z różnych powodów, które przebywają albo bardzo w swoich emocjach, albo bardzo przebywają w swoim intelekcie, albo w wyobrażeniach, zupełnie nie mogą odwołać się do tej sfery świadomości, o którą chodzi w medytacji. Bo medytacja nie jest rozwojem jakiejś świadomości albo każdej świadomości. To znaczy jest rozwojem każdej świadomości też, ale głównie chodzi nam o dotarcie do podstawowej sfery świadomości. Co to znaczy? To znaczy, kto by szybszy? To znaczy, że to się bardzo trudno opowiada słowami. Nie jest to niemożliwe, ale właściwie w tradycjach różnych mówi się o tak zwanych wskazujących instrukcjach. To znaczy tak naprawdę to nie można o tym opowiedzieć, bo jest to poza sferą konceptualną. To znaczy tak, jakbyśmy próbowali zagrać muzykę opisującą pejzaż. Qualia w filozofii, czyli nie mogę opowiedzieć o smaku na przykład pomarańczy, póki jej nie skosztuję. Dokładnie, to jest ten przykład z czekoladą, że można opowiadać o czekoladzie. I zdajemy sobie z tego sprawę, jak próbujemy zrobić taką opowieść. To znaczy jak... próbujemy opowiedzieć komuś, kto nigdy nie spróbował czekolady, co to jest czekolada. No to ta opowieść wygląda dość śmiesznie, bo mówimy, wiesz, czekolada jest czarna, ale potem dodajemy, ale może być biała, prawda? Jest słodka, ale może być gorzka. Ona jest taką jednolitą masą, ale tam też są na przykład jakieś inne rzeczy, orzeszki, rodzynki, prawda? No więc osoba, która nigdy nie widziała czekolady, nigdy nie spróbowała czekolady, dostaje pomieszania z myślą. Myśli sobie, ten facet po prostu wszystko mu się pomieszało w głowie, nie wie o czym mówi, bo takie rzeczy nie istnieją. Bo jak to jest, że coś może być czarne, ale białe tak samo?
I zaczynają kombinować. No to może ta czekolada to jest tak jak łaciaty koń. Nie, właśnie nie jest tak jak łaciaty koń. I więc wracając do świadomości, no więc z tą świadomością to jest po prostu tak, że najpierw się uczymy no, zwracać uwagę i widzimy, że jak zwracamy uwagę na coś, ja mam takiego ładnego ptaszka, go pokażę, proszę bardzo, on przyjechał z Chin. Jak zwracamy uwagę na przykład na tego ptaszka, to zdajemy sobie sprawę, że są różne rzeczy, które tutaj się dzieją. Po pierwsze jest ten ptaszek, po drugi jest patrzenie na niego i po trzecie jest świadomość tego, co tutaj widzimy. Okay? I w momencie, kiedy się ćwiczymy, widzimy, że jest ta świadomość przedmiotu. To znaczy jest świadomość wizualna, są świadomości wszystkich zmysłów, jest świadomość słuchu, świadomość węchu i tak dalej. I też jest inna jeszcze świadomość, to znaczy jesteśmy świadomi tego naszego myślenia. To znaczy mamy całą świadomość zjawisk umysłowych, mamy świadomość emocji. I jak posuwamy dalej to doświadczenie, bo to jest doświadczalne, tu nie ma żadnej teorii, ja nie opowiadam żadnych teorii, to każdy może się przekonać, że to jest prawda. Więc mówię czystą, żywą, stuprocentową prawdę. Nie patrz na mnie tak sceptycznie. Ja skądże? Ja muszę Julię obudzić, bo ona po prostu czasami zapada w sen zimowy. I wracając, i okazuje się, że istnieje coś takiego, że w momencie, kiedy patrzymy na tego ptaszka pięknego, chińskiego, jak patrzymy na tego, to jest taka świadomość, która nam mówi, że my wiemy, że patrzymy. Znaczy jedna świadomość mówi nam, że o to patrzymy, a druga, my wiemy, że patrzymy. Czyli mamy świadomość świadomości. Okay? I no możemy potem powiedzieć sobie, że jak mamy świadomość świadomości, to jest też świadomość świadomości świadomości, no ale tu się zatrzymamy. To może tak, na tym ego obserwującym, tak, meta poznawczej części się zatrzymajmy. I w momencie, kiedy tak obserwujemy, to zdajemy sobie sprawę po długim treningu, że istnieje taka warstwa, że możemy schodzić. To znaczy, ja tutaj, o, mam tutaj taki obrazek. Widzicie, tam z tyłu jest taki obrazek, który bardzo lubię, dlatego on tutaj przedstawia, on wojownika. I jak patrzymy na ten obrazek, to właśnie pierwsza rzecz, którą nasza świadomość notuje, to jest sfera konceptualna. Jak zapytam, co widzicie na tym obrazku, nie wiem, czy go widać dobrze, obojętnie. Jak zapytam, co widzicie na tym obrazku, no to pierwsza odpowiedź jest, no tam jest jakaś postać, ona ma broń, to jest wojownik. Okay? Czyli odnosimy się do tego, co wiemy. A potem mówię, no dobrze, ale poza sferą konceptualną, to co tam się dzieje? No to mówimy, no wiesz, to właściwie tam są formy jakieś są, formy i kolory. No ja mówię, no dobra, ale jeśli pójdziemy jeszcze głębiej, jeśli pójdziemy, zdejmiemy warstwę konceptualną, zdejmiemy warstwę, która nam mówi o formach i kolorach, to co tam jest? No to pozostaje materia, to znaczy jest płótno, na którym są nałożone farby. Ja mówię, a jak zdejmę płótno, to co jest? Nic nie ma. Nie ma tego obrazka. Jak zlikwiduję płótno, to nic nie ma. Więc ta podstawowa świadomość, do której docieramy w medytacji, jest właśnie tym płótnem z tego obrazka. Jak ją zdejmiemy, to nic nie będzie. A wszystko to, co wiemy, wszystko to, co odczuwamy i wiemy, że odczuwamy, to się rysuje na tej kanwie. Czyli takie obieranie kanwie cebuli, tak? Jak kokony poszczególne. Jesteśmy w jednym kokonie i kolejnym. To jest teoria progresywnego docierania do medytacji. Jest też druga teoria, która mówi, że mamy natychmiastowy dostęp do tej podstawowej sfery świadomości. I obie są prawdziwe. To znaczy w czasie studiów nad medytacją dowiadujemy się, że po prostu że istnieje sporo takich paradoksów. To znaczy, że to nie jest albo. Też obserwujemy, jak bardzo nasz umysł jest wytrenowany w rozumowaniu albo. Że są rzeczy i, to znaczy, że prawdą jest docieranie stopniowe, jest prawdą jest docieranie natychmiastowe.
że prawdą jest, że jest podstawowa warstwa świadomości, która bez której nic nie istnieje, ale prawdą jest też, że istnieje koncept. To znaczy, jak nam się mówi, że trzeba zatrzymać myślenie konceptualne, żeby dotrzeć do świadomości, to jest to prawda, ale też nieprawda. To myślenie konceptualne nie jest jakąś naroślą na naszym mózgu, z której powinniśmy się pozbyć, żeby coś, ale stanowi część naszej rzeczywistości. I osoby inteligentne, no, zaliczam wszystkich tu obecnych do osób inteligentnych, bo głupcy nie zajmują się medytacją. O tym na następnych spotkaniach. No dobrze, rozumiem twoje chrząknięcie. Znowu coś powiedziałem nie tak. No, opowiemy sobie, dlaczego medytacja może prowadzić do mądrości, ale też do głupoty, ale to może nie teraz, nie dzisiaj. To znaczy naprawdę, przepraszam za ten monolog, ale to naprawdę jest, dla mnie jest to niezwykle fascynujące zadanie, jakby po pierwsze, żeby no, samemu dotrzeć i przebywać w tej sferze dla mnie, ale także móc przekazać innym osobom. To jest naprawdę moja pasja życiowa. Wydaje mi się, że to jest tak niezwykle no, istotne dla rozwoju ludzkiego, żeby móc sobie żeby móc nawiązać kontakt z tą sferą, bo ona nie jest ukryta. To nie jest sfera, która jest ukryta, którą trzeba odkryć. To nie jest sfera, którą można wypracować ciężką pracą nad medytowaniem. To my usiądziemy, teraz wymedytujemy i oto odkryjemy tą podstawową świadomość, która różnie się nazywa w różnych tradycjach, powiedzmy. Ona jest cały czas do dyspozycji. Natomiast jest tak wszechprzenikająca, to znaczy to tak samo jak z tym obrazkiem, o którym tutaj mówiłem. Dokładnie tak samo. Jeżeli zapytam kogokolwiek, co widzisz, nikt mi nie odpowie, widzę płótno, na którym są farby. To musiało być dziecko, jakieś bardzo proste dziecko, żeby tak odpowiedziało. Z prostym umysłem, który jest umysłem bezpośrednim. Ale zawsze wszyscy będą mówili, co widzą jako przedstawienie konceptualne. I w ten sposób cały czas przebywa, to znaczy na tym polega dokładnie pułapka konceptualna, że my nie mówimy tego, co my widzimy. Mówimy o tym, co wiemy na temat rzeczywistości. Dlatego jakoś nauka medytacji polega na właśnie, to nie jest żadna nauka, to jest oduczanie się. To jest dokładnie wszystko na odwrót. Więc oduczamy się tego właśnie, używania tych filtrów konceptualnych. Oduczamy się na przykład, no wiele osób mówi na przykład o swoich emocjach, prawda? Nie jestem tu wrogiem emocji, wprost przeciwnie, ale jeżeli używamy tych emocji jako filtr, który nam dostarcza bez przerwy prawdziwej wizji rzeczywistości, to strasznie się mylimy, bo one niekoniecznie opisują prawdę. Czyli też mówiłeś o tym, Henryku, że medytacja, definicja medytacji zależy od tego, na jakim etapie się znajdujemy, że w zależności od tego, czy medytowaliśmy godzinę, tydzień, 10 lat czy 20, to będzie inna definicja tej medytacji. Ja też chciałam się odnieść do tego, jak najbardziej się z tym zgadzam, ale też w związku z tym, co powiedziałeś, lubię taką definicję, która może pokrywa te wszystkie definicje. Może, albo większość. Może, znalazłaś jakąś definicję. Tak, wiele, ale tylko skorzystam z jednej, że to jest, niektórzy już znają, wybaczcie, jeżeli się powtarzam, ale tak mam, to jest zaznajamianie się z samym sobą i zaprzestawanie samooszukiwania się. A propos odkrywania tych kolejnych warstw tej cebuli, wychodzenia z tego kokonu. Że widzę dokładnie to, jakim jestem. Znaczy dokładnie, ja bym tutaj kontestował tą dokładność, bo ona właśnie tutaj polega na tym różnym stopniu dokładności. Ale praktyka kontemplacyjna jest też niuansowaniem siebie, że stajemy się bardziej zniuansowani, kolejne niuanse wychodzą, jak odczytywanie wiersza. To znaczy coraz dokładniej. Coraz dokładniej. Modyfikował. To bym się zgodził. Mhm. I to jest bardzo interesujące. Znaczy, chciałem podać przykład, jak wygląda takie definiowanie medytacji dla osoby, która początkuje. Jak zapytamy osobę, która zaczyna medytować,
co ona tak naprawdę robi, co się dzieje w trakcie medytacji, no to ona ma instrukcję do medytacji i próbuje zafiksować swoją uwagę na przedmiocie fiksacji tej uwagi i orientuje się, że bez przerwy traci ciągłość uwagi. To znaczy w takim ćwiczeniu podstawy medytacyjnym, które polega na tym, że liczymy wydechy do 100 powiedzmy, no to większość ludzi jednak zaczynających medytację orientuje się, że po jakiejś tam liczbie zapominają liczyć. To znaczy właśnie doświadczyli tego odpływania uwagi. Więc oni będą ćwiczyli, ich instrukcja do medytacji, ich definicja medytacji będzie utrzymać ciągłość uwagi przez 20 minut albo przez czas do policzenia 100 oddechów albo jakoś można to mierzyć czasem. Natomiast instrukcja, powiedzmy, osoby, która nie ma problemu właściwie w utrzymywaniu ciągłości uwagi, ale ma problemy emocjonalne i traci po prostu rozum w momencie, kiedy jest wściekła, to dla niej instrukcja medytacji będzie polegała na czymś zupełnie innym. To znaczy będzie polegała na przyswojeniu sobie tej emocji w ten sposób, żeby ona była wehikułem utrzymywania ciągłości uwagi. Nie wiem, czy to jest jasne, ale to trudno w tak krótkim czasie tutaj więcej na ten temat powiedzieć. To znaczy używamy wtedy emocji jako wehikułu rozwoju i tym się na przykład zajmuje bardzo Vajrayana, która dostarczy środków do praktyki ciągłości uwagi, która to praktyka używa wszystkiego, co się pojawia. To znaczy jak jesteśmy smutni, to używamy smutku. Bo jak jesteśmy smutni albo wściekli, czy mamy jakiś problem i pojawiają nam się bez przerwy te emocje i te myśli, automatycznie niejako, jak usiądziemy w pozycji medytacyjnej i nic nie będziemy robili, to one niejako wyjawiają się z podłoża. To wtedy bardzo łatwo przykleić do nich świadomość. Czyli używamy tego, co nawykowo produkujemy, jako aktywność umysłowa, jako element rozwoju. Czy to jest jasne? Jest jasne, możecie pokiwać głową albo zadać pytanie też. Lubię te kciuki, tak się to taki facebookowy sposób reagowania. Czyli też rozumiem, że mówisz teraz, Henryku, jeżeli nie, to mnie popraw, o intencji, czyli co jest ważne. Tutaj, znaczy to już wchodzimy w duży labirynt praktyki takiej ustrukturyzowanej praktyki medytacyjnej, która używa właśnie wszystkiego. To znaczy używamy całej naszej historii osobistej i między innymi, jeżeli pracujemy używając struktury medytacyjnej, to warto, żebyśmy sobie poświęcili któreś z tych warsztatów, które webinarów, które przyjdą właśnie na przedstawienie takiej struktury, przynajmniej takiego ogólnego schematu, do którego możemy włożyć to, co chcemy. I więc jednym z kluczowych elementów tej struktury jest intencja, bo ona zmienia charakter całej sesji medytacyjnej. To znaczy jest to praca, która polega na tym, że przed każdą formalną sesją medytacji uprzytomniamy sobie, jaka jest nasza intencja, w jakiej intencji my medytujemy. I taka bardzo szlachetna intencja używana w Mahajanie, to jest intencja bodhisattwy dla dobra wszystkich czujących istot. Ale możemy mieć bardzo szczegółowe i indywidualne motywacje. Najlepiej, żeby były szlachetne, bo motywacja, intencja, żeby wszyscy, którzy mają więcej od nas pieniędzy, szczęśli 2 tygodnie, to nie jest szlachetna medytacja. Tak, to nie kultywujemy Schadenfreude. Dobrze. Właśnie, więc nie kultywujemy czarnej magii ani tego typu rzeczy. I to, co jest interesujące tutaj, to że w momencie, kiedy, bo co robi intencja w medytacji? Ona ukierunkowuje energię, ukierunkowuje nasze działanie. Żeby nie być ezoterycznym, ukierunkowuje energię.
To znaczy ukierunkowuje nasze działanie, jest czymś, co ukierunkowuje nasze myślenie. Jeżeli tą intencję stawiamy przed sobą, to w jakiś sposób to również porządkuje nasz wysiłek i nadaje mu sens. Bo sens jest tutaj bardzo ważny. Ale to nie jest jedyne działanie takie właśnie, jeżeli mówimy o medytacji jako o strukturze, a już się zagłębiłem. To może zaczynając od czegoś bardzo prostego, czy powracając do czegoś bardzo prostego, Henryku, sama pozycja medytacji, bo też o tym zacząłeś mówić, czyli pozycja jako nie tylko ustawienie ciała, ale też odpowiednie ustawienie umysłu, co robimy z tym umysłem, ale począwszy od samego ustawienia ciała w takiej medytacji, powiedzmy, powracam do oddechu. I pytanie, co robimy z oczami? Nasze ulubione ostatnio pytanie. Co robimy z rękoma? I tak dalej, i tak dalej. Jakbyś mógł kilka słów na ten temat powiedzieć. Czekaj, bo ja tu widzę, jest w czacie pytanie od Dagmary w sprawie różnicy między intencją a motywacją. Intencja, Dagmaro, to jest, intencja uruchamia procesy motywacyjne, a procesy motywacyjne uruchamiają procesy zmiany, przekładają się już na konkretną zmianę, czyli na to, jak podchodzę wobec swoich treści wewnętrznych, myśli, emocji, doznań cielesnych również, jak podchodzę w ogóle do siebie samego i do innych. I ta intencja jest uświadomiona, a motywacja już nie musi być uświadomiona, już sobie po prostu tam działa. Tak w dużym skrócie to ujmując. Też, czyli taka intencja, motywacja, zmiana, taki jest model. Jeszcze jest taki model w ramach świeckiej uważności, który mówi o intencja, uwaga, nastawienie, intention, attention, attitude, czyli intencja powoduje, że w taki, a nie inny sposób, trochę tak jak Henryk mówił, ukierunkowuje swoją uwagę, czyli na coś konkretnego ukierunkowuje swoją uwagę, a to z kolei powoduje, że mam takie, a nie inne nastawienie, co też przekłada się znowu na działanie. Jak ty, Julio, robisz, że masz to wszystko tak do dyspozycji w głowie od razu i nie musisz korzystać z notatek? Nie jestem w stanie ci odpowiedzieć na to pytanie. Aha, w końcu jakieś pytanie, na które nie znasz odpowiedzi. Można tutaj dodać na temat intencji, bo można dodać na temat intencji właściwie jest coś takiego, o czym pisał Castaneda, co ja bardzo lubię z tej dziedziny, bo on mówił o intencie. Nie wiem, czy istnieje takie słowo po polsku, ale załóżmy, że istnieje. I w ten sposób on rozwiązywał pewien problem, jak mi się wydaje, albo to już jest moja interpretacja, który polegający na tym, że ludzie na przykład mówią, że im się wiele rzeczy nie udaje, że na przykład nie mogą się zebrać do kupy, że jakoś no w ogóle robienie rzeczy ukierunkowanych sprawia im dużą trudność. I, no i tutaj ktoś napisał, czy należy czytać w takim razie te nauki Don Juana. Ja mówię, ja lubię czytać, nikt nie musi, ale mówię o tym aspekcie, to znaczy on mówi tak, że należy wyrzucić z siebie intent, czyli to, co chcemy, prawda? I potem wszystko jest bardzo łatwe, bo tylko należy za nim podążać. I to jest dość ezoteryczne, natomiast w praktyce to działa. To się nazywa niezaangażowanym myśleniem, Henryku. Ma to nawet termin. Spowoduje, że dostanę depresji, jak wiesz wszystko, co się nazywa, to ja już to pójdę z kolacji. Przeglądałam encyklopedię Brytanikę. Więc to jest... Mamy następne pytanie. Mam trzy pytania. O. Słuchajcie, nie damy rady odpowiedzieć. Czytać nauki Don Juana. Ja lubię. Nie wiem, czy należy. Jakich tradycji pan medytuje? No, tak naprawdę w medytacji jest tylko jedna tradycja. Jest to tradycja świadomości. No, to znaczy ze wszystkich tych medytacji, wszystkie medytacje jakby są różne metody, są różne medytacje, są różne
tradycje. W ramach każdej tradycji są różne metody i jedni odwołują się do takich rzeczy jak na przykład język ciała, to znaczy praktykują opierając się na ćwiczeniach fizycznych. Tutaj mamy wszystkie tradycje włączone z jogą, z asanami. Inni używają do tego muzyki, jeszcze inni używają do tego różnych zmysłów jako nośników albo różnych wehikułów konceptualnych. Mi najbliższa jest tradycja, w której używamy świadomości jako wehikułu do rozwoju świadomości. Jeżeli mogę tak powiedzieć, cokolwiek by to nie znaczyło, powiedzmy w tym momencie. Ale bo chciałem powiedzieć o pytaniach, bo ja bardzo lubię, ale mamy mało czasu, więc nie wiem, czy damy rady sobie z tym poradzić. A Julio, chciałaś, żeby powiedzieć jeszcze dwa słowa o tym, jak medytować. No ale instrukcja jest w tym tekście, który jest załączony w tym nagraniu króciutkim. Nagraniu, który, bo może nie wszyscy wiedzą, link był także na Facebooku pod wydarzeniem. Jeżeli nie możecie tego znaleźć, to dajcie nam znać. To był dokładnie link do instrukcji medytacyjnej, instrukcji prowadzonej przez Henryka. Natomiast w tym krótkim tekście nie ma drugiego aspektu pozycji medytacyjnej, bo pozycja ma dwa aspekty. Jeden jest pozycją fizyczną, to znaczy jak trzymać ręce, gdzie patrzeć, jak oddychać i tak dalej, a drugi jest pozycją umysłu, to znaczy co robić, jak umieszczać umysł. I okazuje się, że w momencie, w którym prawidłowo stosujemy pozycję fizyczną, to nasz umysł się ustawia w sposób prawidłowy. Co to znaczy prawidłowy, to sobie będziemy tłumaczyli na kolejnych spotkaniach. A jeżeli mamy właściwą pozycję umysłową, to ciało się ustawia samo niejako automatycznie. I teraz jaka jest ta pozycja umysłowa? To po pierwsze po prostu liczymy te wydechy i umieszczamy świadomość na liczeniu. I teraz jest to taka pułapka bardzo medytacyjna, która polega na tym, że większość osób nie wie, jak umieszczać świadomość. To znaczy nie za bardzo wie, jaki wysiłek należy tam włożyć. I to jest też bardzo indywidualne. Niektórzy mówią, że na przykład w przypadku Włochów należy się koncentrować na 80%, a takie narody jak Niemcy powinny się tylko koncentrować na 20%, a reszta powinna być rozluźnienie. No to widzimy, jaka tu jest dynamika. To znaczy dynamika jest między rozluźnianiem się i między skupieniem, bo jeżeli praktykujemy cokolwiek, to musimy dokonać wysiłku. I ten wysiłek, on jest, wymaga czegoś, wymaga, żebyśmy się do czegoś zmusili albo przynajmniej przekonali. Natomiast jeżeli za bardzo się do czegoś zmuszamy, no to produkujemy tutaj ogromną przeszkodę w medytacji, bo nie wiem, jakie jest wasze doświadczenie, ale z tego na przykład, co ja doświadczyłem sam, co doświadczyły osoby, które uczyłem medytacji, to bardzo prosta instrukcja mówiąca o tym, że należy wzrok położyć na podłodze przed sobą na jakimś punkcie, można go zaznaczyć białym kamieniem, pod kątem 45 stopni, to odpowiedź indywidualna praktykujących jest niezwykle rozrzucona. To znaczy niektórzy po prostu próbują przebić wzrokiem tą podłogę, prześwidrować ją, wyobrażają sobie różne rzeczy, że na przykład we wzroku mają promień laserowy i on przebija ze straszliwą siłą tą podłogę, która rozgrzewa się do białości i produkują cały ogromny obraz różnych rzeczy, a inni w ogóle mówią, że nie widzą żadnego kamienia, że wszystko im się rozpływa, że oni sami w ogóle odpływają w jakąś białą mgłę i w ogóle latają na dywanach latających do krainy marzeń. Więc właściwa proporcja, to znaczy właściwą proporcję nie znajdziemy w instrukcji medytacyjnej. Tam nic nie ma na ten temat. To musimy niestety usiąść i wyeksperymentować. To znaczy musimy próbować przebić tą podłogę laserowym spojrzeniem. Musimy też doświadczyć tego, jak odlatujemy i powoli wrócić do postawy, która
charakteryzuje się tym, że widzimy świat normalnie, nie szukamy jakichś niezwykłych, ekscytujących wrażeń. Czyli żadne makio, tak? Żadne makio. Makio to są stany autotrensowe, takie autoiluzje, które się pojawiają, czyli jak wystarczająco długo, nawet nie musi być bardzo długo, ale wystarczająco dla nas długo siedzimy, to jakiś jest obraz, jakiś dźwięk słyszymy, coś czego nie ma, bo umysł zaczyna wytwarzać, zapełniać tą przestrzeń. Tu kluczem jest słowo trans, to znaczy trans jest stanem zawężonej świadomości. My nie poszukujemy zawężonej świadomości, ale nie poszukujemy też jakichś wyższych stanów świadomości. Bo nasza podstawowa warstwa świadomości, którą jakby nawiązujemy na nowo kontakt, ona nie wymaga niczego specjalnego. Wymaga bardzo pieczołowitego, czułego sposobu rozluźniania się w sobie. Jak jesteśmy odpowiednio rozluźnieni, ale jednocześnie odpowiednio czujni, to wtedy możemy zupełnie jakby puścić sterowanie i oddać je tej warstwie świadomości, która zawsze w nas była, mieć do niej zaufanie. A ponieważ jest to podstawowa warstwa świadomości, to rozwiązuje to szereg problemów psychologicznych również. Może nie, już się tu zaplątałem, no dobra, ale rozwiązuje ten, ponieważ cały zestaw problemów psychologicznych, które polegają na tym, że nie mamy wątpliwości co do siebie samych. To jest to taka jedna rzecz, raz odnaleziona, co do której nie mamy żadnych wątpliwości. Na tym budujemy zaufanie do siebie samych, na tym budujemy pewność siebie i te wszystkie tak poszukiwane wisienki na torcie. To Henryku, jeszcze przepraszam, że będę tutaj drążyć, ale chciałabym po prostu tak brzydko, technicznie powrócić do pozycji ciała i do, począwszy od oczu, bo często ja pracuję nad tym swoimi studentami, zamyka się oczy. Osoby praktykujące zamykają oczy. Chciałbyś coś na ten temat powiedzieć? I ty będziesz tak cały czas udawała, że ty nic na ten temat nie wiesz i że to ja mam dostarczać wszystkich informacji. Dzisiaj tak. Na następnym spotkaniu możemy się zamienić, jak się zmęczysz. Tak, chcesz po prostu wysysasz mnie jak... Ale ty lubisz tak być wysysany, proszę. Henryk trochę kokietuje, przyzwyczajcie się. Jak będziecie na kolejnych spotkaniach. No, może powiem, a może nie powiem. Oj, nie powiedz, wiem, że chcesz. Wiem, że chcesz. No chodź. Widzę, że Kinga już nie wytrzymuje ze śmiechu. Cześć, Kingo. No dobrze, no skoro już muszę, to powiem. Nalegam, Henryku. Jest bardzo miła. Wiesz, jak mnie tutaj zmanipulować. Nie? Więc z tymi oczami, to znaczy rzeczywiście jest tak, że w czasie medytacji, to znaczy jak ludzie przyjmują różne pozycje, to oni robią takie rzeczy, które zobaczyli w telewizji. I oczywiście pierwszym obrazem, który zresztą widać na mnóstwie różnych reklam, bo medytacja oczywiście wkroczyła do świata, co było wcześniej krzesło, czekaj, bo tutaj jest jakieś pytanie istotne o krzesło. Krzesło czy poduszka medytacyjna? No myślę, że jednak to ani jedno, ani drugie, że pierwszy był kamień albo wiązka siana. Więc i w momencie, w którym, to znaczy mamy takie właśnie te, że to oni tak robią z tymi rękami, że takie tak kładą na tych kolanach i tak zbierają energię uniwersalną ze wszechświata, zamykają oczy i to wszystko o czymś świadczy, to znaczy jeżeli stosujemy taką instrukcję medytacji, którą ja podałem, to tam każdy element ma swój sens. To znaczy możemy o nim powiedzieć, dlaczego na przykład otwieramy oczy i co to znaczy, jak nie otwieramy oczu. To znaczy instrukcja mówi oczy otwarte. Dlaczego? I dlaczego możemy zamknąć oczy. Okay? To znaczy... Instrukcja do medytacji jest instrukcją dynamiczną. Czyli musimy, zanim zapytamy siebie, czy ja mam mieć oczy otwarte, czy mam mieć oczy zamknięte, czy mam je mieć półotwarte,
I to nie tylko dotyczy tego, czy oczy mają być otwarte, czy zamknięte, ale jaki jest wzrok, który, jeżeli już otworzymy oczy, jakim wzrokiem powinniśmy patrzeć, to żeby to na to pytanie odpowiedzieć, trzeba odpowiedzieć najpierw na dwa pytania. To znaczy, po pierwsze, jaka jest moja intencja medytacyjna i dlatego ona jest tak niezwykle ważna, zaraz to wyjaśnię, a druga, w jakim my jesteśmy stanie pobudzenia. To znaczy, jeżeli ja jestem w dużym stanie pobudzenia myślowego, to żeby skierować moją uwagę do siebie, to muszę się odciąć od świata. Muszę odnaleźć moją jakąś warstwę taką, muszę siebie poczuć najpierw, zanim cokolwiek z sobą zrobię. Bo jeżeli jestem tak poruszony wydarzeniami świata, że już nawet sam siebie nie czuję, tylko na przykład bardzo cierpię albo jestem bardzo podekscytowany, bo będzie niedługo mecz futbolowy, który uwielbiam. No masz swoje minusy, no, mów dalej. Znaczy mówię o jakiejś osobie abstrakcyjnej. Uff, myślałam, że nasza przyjaźń jestem tutaj... Jestem umiarkowanym fanem dobrych meczów. Obroniłeś się. No. Aż w końcu. Ma się swoje lata. Więc wtedy, jeżeli się diagnozujemy, także jesteśmy bardzo pobudzeni, to potrzebujemy spokoju, zamykamy wtedy oczy albo odcinamy do maksymalnie dopływ światła, to znaczy je przymykamy, tak żeby w większości pola widzenia nie widzieć, żeby się od niego odciąć. I potem dynamicznie, bo medytacja jest aktywnością dynamiczną wbrew pozorom i dynamicznie wtedy, w miarę jak się uspokajamy, powolutku otwieramy oczy. Jak jesteśmy bardzo spokojni, możemy wtedy zastosować widzenie panoramiczne, które polega na patrzeniu jak najbardziej horyzontalnie i wertykalnie. Okay? I wtedy po prostu wchłaniamy całą rzeczywistość wizualną w siebie. I to jest jeden aspekt tego. A drugi aspekt to w momencie, kiedy praktykujemy z zamkniętymi oczami jako praktykę stałą i normalną, to się dzieje coś takiego, co jest bardzo niepożądane w praktyce medytacyjnej, a mianowicie odcinamy się od świata. I jest to zresztą bardzo popularny sport wśród medytantów, bo my szukamy wtedy takiego idealnego otoczenia. Tak? Odcinamy się, szukamy takiego miejsca w domu, gdzie nikt na nas nie patrzy. Świeciuszki. Tak, zapalamy sobie tutaj świeczki, zamykamy drzwi, wykopujemy wszystkich gdzieś tam do babci, niech oni tam się tutaj zajmują czymś innym, bo my kroczyliśmy do tej świętej świątyni i my teraz będziemy tutaj kultywowali nasz nombrywizm, tak? I oczywiście wszystko w porządku, tylko jest jeden problem, że w końcu musimy wyjść z tego zamknięcia, z tej naszej świątyni i się zderzyć ze światem realnym. No to po co mamy się odcinać, jak i tak musimy tam wrócić? Czyli my od razu atakujemy ten świat i nie odcinamy się ani dźwiękowo od tego, co się dzieje. Ja na przykład mieszkam parę metrów od mojego domu, jest linia kolejowa. Więc wprowadził się do mnie taki nowy sąsiad, bardzo znerwicowany. I on mówi, ja chyba oszaleję, te pociągi ciągle jeżdżą. Ja mówię, wiesz, ja tu już jestem 20 lat i w ogóle nie słyszę tych pociągów. I rzeczywiście tak jest. To znaczy w momencie, kiedy się nie odcinamy od tej rzeczywistości, która jest naszą, to po prostu to wszystko staje się pożywieniem świadomości. Niekoniecznie przeszkodą. To znaczy, jeżeli my się odcinamy, to wszystko jest naszym wrogiem. No musimy się od tego odcinać. Natomiast jeżeli mówimy sobie, no świat jest jaki jest, ja też jestem jaki jestem, ja to akceptuję i patrzę na to, co się we mnie dzieje. Właśnie jak przejeżdża pociąg, jak widzę to, co się dzieje i się od tego nie izoluję, bo jeżeli to zrobię, to w końcu będę musiał wyjść i przeżyć swój szok. Zresztą taki jest tradycyjny też przekaz. To znaczy w momencie, w którym ten medytant udawał się w góry do jaskini, to nawet jeśli tam medytował 30 lat, to nadchodził taki moment, kiedy musiał wyjść. I wtedy szedł do wioski, najbliższej wioski, w jakiejś sprawie, na przykład, żeby zdobyć jedzenie. I wtedy atakowały go dzikie psy. Dzieci go obrzucały obelgami i błotem, bo wyglądał
okropnie był zarośnięty i śmierdział, więc i wtedy przeżywał szok. Jak ktoś siedzi i medytuje przez 5 lat i nagle widzi bandę dzikich psów i dzieci atakujących go, no to przeżywa szok. A gdyby medytował pośrodku wioski od samego początku, to sami rozumiecie, że jego droga byłaby zupełnie inna. Więc ja jestem gorącym jednak zwolennikiem nieodcinania się i włączania, to znaczy, bo w momencie, kiedy uprawiamy medytację w sesjach formalnych, to potem, nazwijmy to etapem, następnym etapem jest tak zwana integracja medytacji w życiu codziennym. Więc jeśli od samego początku, żeśmy włączyli medytację w strumień tego, co się dzieje, otwarty i przytomny, to mamy dużo mniejsze problemy w integracji medytacji w życiu codziennym. Czyli to jest, myślę, dobre podsumowanie tego naszego dzisiejszego spotkania. Nie odcinanie się, ale podłączenie się, wybacz to sformułowanie, Henryku, pod strumień życia. No Boże, czy znowu jakąś zbrodnię popełniłem? Czyli jesteśmy w pełni w tym przepływie życia. Podłączenie większe, aniżeli na odwrót. No ja nie wiem, to znaczy ja tak mogę jeszcze ze 3 godziny, ale... Ja wiem. Mamy jakieś limity. Limity, już limit przekroczyliśmy, ale tak czuliśmy, że tak będzie. Więc pytanie do Was, czy na ten moment macie jakieś pytania, przynajmniej odnośnie tego, o czym Henryk teraz mówił? Pytania, wątpliwości, refleksje może po prostu? Może pozostajecie w refleksji, też tak może być. I tylko pokrótce, Bato, chcesz coś powiedzieć? Bo masz wyłączony... Czat mamy. Kiedy planowane jest kolejne spotkanie? Będziemy wkrótce informować, bo to jest coś, do czego chciałam w następnej kolejności się odnieść. Te osoby, które już wysłały maila, więc haha, mam ich e-mail, dostaną taką informację i też napiszemy, co dokładnie, czym dokładnie będziemy się zajmować na naszych spotkaniach, ale będziemy między innymi się zajmować instrukcjami, czyli to, o czym dzisiaj zaczęliśmy mówić, jak praktykować, czym w ogóle jest medytacja, jakie są nieporozumienia i mity wokół medytacji, bezpieczeństwo w medytacji, to co wskazania i przeciwwskazania, jeżeli chodzi o praktykę medytacyjną, no i w ogóle przede wszystkim będziemy się odnosić w tym pierwszym cyklu do uważności. Mm-hmm. Henryku, chciałbyś coś dodać? Znaczy jeszcze mam jedno pytanie to do ciebie, bo ja tutaj... Czemu na MBSR Mindfulness Base. Siedzi się na poduszkach, a nie na czymś innym? Pyta koleżanka... Kasia. Kasi. Koleżanka Kasi zapytała ją. A dalej nie wie, Kasia, jak to powiedzieć. Kasiu, bo tak lepiej to wygląda. Powiedzmy sobie szczerze, bo tak się teraz śmieję, ale nie ma tutaj tak naprawdę wytłumaczenia, bo równie dobrze można to robić na krześle. Nie opierając się, prawda? Mhm. Nie ma to znaczenia. Ja myślę, że dla Azjatów jest to o wiele łatwiejsze, bo po prostu żyją, tak jedzą, takie mają umeblowanie w domu, więc nie zawsze jest to wskazane dla naszych europejskich pup. Więc o tym też będziemy rozmawiać, tym się zajmować na następnych spotkaniach. Nie ma to znaczenia, tak? Czy na poduszce, czy na leżąco, czy na siedząco, różne formy praktyki. Tu zgłaszam protest. To jeszcze porozmawiamy. I możliwe, że będzie debata pomiędzy mną a Henrykiem Henri z Paryża, spod Paryża. Nie włączaj mi słów po francusku, bo zacznę mówić po francusku automatycznie.
Dobrze. Więc tak, o pozycji, o tym, jak to w tradycyjnych podejściach, na przykład w buddyzmie, w różnych nurtach buddyzmu, w tych świeckich. Ja też się wypowiem, co myślę na ten temat, ale także powiemy o tym, jak nie należy w naszym poczuciu praktykować. Możemy też po prostu również popraktykować. No, to znaczy, nie wiem, jak to też będzie wyglądało, możemy trochę popraktykować, bo właściwie webinary, tak jak jesteśmy tutaj w tej chwili na etapie ich, jak się one zaprojektowały właściwie, no to można powiedzieć, że dużo bardziej odnoszą się do sfery intelektualnej niż do sfery, powiedzmy, praktycznej, ponieważ głównie chodzi o to, że one są zbyt krótkie, żeby można było jakoś to inaczej zrobić. Ale wcale nie jest wykluczone, że zrobimy sobie jakieś krótkie sesje praktycznej medytacji, bo ja bym chciał to... Bo głównie to jest tak, że napisano ogromną ilość rzeczy na temat medytacji. Kanjur i Tenjur same to są tysiące tomów napisane. Więc i to wszystko tylko o medytacji, więc można o tym nieskończenie. Ilość tradycji medytacji po prostu jest przerażająca. Natomiast to tak naprawdę, co my mamy do dyspozycji, to jest nasze doświadczenie medytacyjne. I tylko w ten sposób możemy poruszać się do przodu w tej dziedzinie. To znaczy, jeżeli możemy się odwołać do naszego doświadczenia medytacyjnego, najlepiej także byłoby, żebyśmy mogli się odwołać też do naszego doświadczenia życiowego, to znaczy do tego, gdzie jesteśmy w naszym rozwoju. Nie lubię tych terminów. Trudno. I wtedy jakby się do tego odnieść, żeby to miało jakiś właśnie czemuś służyło, nie tylko do kolekcjonowania wiedzy, no bo temu będzie służyła, są książki i są na całkiem niezłe książki. Więc to też chciałam się, dziękuję, że o tym powiedziałeś, Henryku, też chciałam się do tego odnieść, że także mamy taką intencję, żeby to było interaktywne. Czyli żebyście mogli mówić o swoim doświadczeniu i żebyśmy mogli wspierać to doświadczenie. Doświadczanie wspólne nasze tutaj. Tu zapadła cisza pełna, ponura i groźna. Więc zapraszamy Was do tego naszego laboratorium, bo tak jak też Henryk mówił, to jest takie laboratorium, żeby zobaczyć, jak to ma się do życia, ta cała wiedza, ta cała teoria, te wszystkie instrukcje, ta cała praktyka. I może teraz sobie zrobimy krótką sesję praktyki. Niedługo. Skoro i tak już przekroczyliśmy czas, to czemu nie? Więc... No, już popłyniemy. No, już tylko tak, wiesz. Jesteście gotowi na jakieś 45 minut ciągłej praktyki medytacyjnej? Ha, ha, ha. Henryk oczywiście żartuje, ale nigdy nie wiadomo. Więc proszę usiąść w pozycji wyprostowanej. Anna Maria, widzę, że leżysz. Po prostu... Shame on you. Chcesz zawstydzać uczestników? Pięknie, pięknie. Zaraz produkujemy tutaj jakieś potężne poczucie winy w dużych ilościach. Wiem, że to jest niemożliwe. Niestety Julia mi na to nie pozwoli, ale ja bym chętnie. Więc siadamy w pozycji takiej, nie opierając się, dowolnej krzesło, nie krzesło, byleby zachować pozycję wyprostowaną kręgosłupa. Połóżmy ręce na kolanach w ten sposób. Oddychamy przez usta. Usta są lekko otwarte. Tradycyjna instrukcja mówi, że można tam położyć ziarnko ryżu na płasko. Półprzymknięte oczy. Widzę Was wszystkich, więc proszę mnie tu nie oszukiwać. Poza Anną Marią, która oczywiście umknęła z ekranu. No ale dobrze. Niech już tak będzie. To będzie krótka sesja medytacyjna, więc nie musimy liczyć wydechów, ale koncentrujemy się na wydechu. Piersi do przodu. Pupa do tyłu, podbródek leciutko cofnięty.
teraz o to wszyscy się rozluźniają, zapominają o pozycji medytacyjnej. A teraz będzie druga sesja. Właśnie. Dwa słowa o tym dźwięku, bo to jest bardzo ważne. Nikt o nim nie mówi, a to ma swoje znaczenie. On ma trzy warstwy znaczeniowe. Po pierwsze, oczywiście, znaczy początek i koniec sesji medytacyjnej. Po drugie, jest przypomnieniem o czym? No jest przypomnieniem o tej podstawowej warstwie świadomości. Czyli to nie jest taki sobie dźwięk, tylko który znaczy początek i koniec sesji. A po trzecie, symbolizuje on nauki, które właśnie zawierają no, przekaz o medytacji. Czyli ten. I zasada jest taka, że jeżeli uderzamy w cokolwiek wywołuje ten głęboki dźwięk, to czekamy, aż wybrzmi całkowicie. No to co? Dziękujemy wam bardzo. Guten Nacht. I tak, dziękujemy bardzo. Mamy nadzieję, że było to dla was sensem, co tutaj próbowaliśmy Henryk głównie wypowiedzieć. I nie będziesz oszczędzana na następnych sesjach. Ach. Przysięgam ci. To tak się nie będzie tak łatwo jak dzisiaj. Jeżeli chcecie zobaczyć dalsze nasze interakcje, tu dywagacje i tudzież z nami też popraktykować, a jakże, to zapraszamy, wyślemy informacje co i jak. A tymczasem dobrego wieczoru, weekendu i wszystkiego dobrego. A co tam, nie? No tutaj jakieś wieści dostajemy, bardzo miłe. To dziękuję też za wszystkie podziękowania. Całuję was mocno i do następnego. Do następnego. Wszystkiego dobrego. Wyślemy wam informacje. Pa, pa.